Zatem trzeba trochę opowiedzieć o nowym bezkurkowym pistolecie prosto z fabryki broni w Radomiu, którego pierwsza prezentacja miała miejsce na tegorocznych MSPO, czyli pistolet MPS. Już widziałem masę opinii od wielu osób, które realnie z tego pistoletu nigdy nie strzelały i tutaj już klamka zapadła, jest to kiepski pistolet. Oczywiście ja mam troszeczkę inne zdanie i dzisiaj Wam trochę o tym więcej opowiem. Bo moim zdaniem może być to naprawdę ciekawy pistolet. Pytanie, jak będzie się z niego strzelać. Natomiast na pierwszy rzut oka, ręki, dotyku mogę powiedzieć jedno. Konstrukcyjnie, jakościowo ciężko się do czegokolwiek przyczepić, ponieważ pistolet pracuje bardzo płynnie. Wszystko wydaje się być zrobione tak, jak być powinno. Wykończenie jest bardzo precyzyjne. Sam spust przypomina mi bardzo ten z Zigzauera. Jest to akurat dobra informacja. Natomiast działanie spustu można porównać do tego z Glocka, ponieważ po zrzuceniu iglicy spust zostaje w tylnym położeniu, co jednocześnie wskazuje, czy iglica jest napięta, czy nie. Ale to jest akurat plus. Oczywiście pistolet jest Optic Ready, a użyte celowniki otwarte są w porządku, są czytelne. Może do sportu mniej przydatne, ale do zastosowań takich ogólnotaktycznych wydaje mi się, że są ok. Wszelkie manipulatory działają poprawnie, są w dobrym miejscu i wydawać się może przy strzelaniu na sucho, że nie będą stanowiły problemu i nie będą przeszkadzać strzelcom. I też wydaje mi się, że będą bardzo uniwersalne, jeżeli chodzi o różne wielkości dłoni. Budowanie składu na tym chwycie wydaje mi się, że będzie skuteczne, chociaż jedyne, nad czym bym popracował, to wykończenie powierzchni, ponieważ wydaje się, że będzie mało przyczepna, ale może to tylko takie złudzenie. Te podcięcie, które jest pod spustem, gdzie może nam wejść środkowy palec, jest bardzo wygodne i dzięki temu pozwala trzymać pistolet bardzo wysoko. Design to oczywiście kwestia mocno indywidualna, chociaż osobiście ten pistolet mi się podoba. Może nie robi na mnie wrażenia i wow, ale jest ok. I to by było na tyle, teraz pozostaje tylko z tego postrzelać.